Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Akademia Rodzinna Online, odcinek czwarty. Dzisiaj mam dla Was bardzo krótki filmik. Generalnie będą to moje pomysły na wykorzystanie folii spożywczej. Słuchajcie, najzwyklejsza folia spożywcza, przeważnie jest pakowana po około 50 metrów, więc to naprawdę sporo. I teraz tak. Będziemy potrzebować folię spożywczą, pisaki bądź farby i dla osoby dorosłej na końcu nożyk bądź nożyczki do pomocy. Jeśli chodzi o folię, mój pomysł na wykorzystanie jest taki, aby obtoczyć nią różne powierzchnie i po prostu zacząć po niej malować. Jest to fajna opcja, na pewno spodoba się dzieciakom, a dodatkowo jest ją dość łatwo i szybko posprzątać, co też jest super. Super aspektem przy malowaniu farbami. I teraz tak, jak już mamy folię spożywczą, możemy obtoczyć nią blat od stołu. Folia, tak jak mówiłam, przeciętnie ma około 50 metrów. Na mój stół wchodzą 3 paski, łącznie potrzebuję ich tylko 6, także naprawdę jest dość wydajna. I teraz tak, jak już obtoczymy blat od stołu, to albo dzieciaki mogą malować po tej folii, albo można pod tą folię powsadzać obrazki już przez dzieci porobione i mogą po prostu coś jakby do nich domalować na folii. To można łatwo zmazywać mokrą szmatką bądź nawilżającymi chusteczkami dla niemowląt. Można też użyć to jako podkładki. Można poprzyklejać taśmą też kawałki do podłogi i dzieciaczki mogą malować farbami na tej folii na podłodze bądź robić to pisakami. Można obtoczyć nogi od stołu i dzieci mają jakby takie 4 ścianki, żeby sobie po tej folii malować, ale jeżeli bardzo obawiacie się bałaganu, jeżeli macie też taką możliwość, możecie obrócić stół nogami do góry, obtoczyć wszystkie nogi w tej folii i wsadzić dzieci do środka, zrobić im taką formę kojca. Wtedy nawet jeżeli pomalują trochę tego stołu, to będzie to zrobione od takiej strony, że jak postawicie znowu stół na nogach, to nie będzie nawet tego widać, a wy po prostu wasze dzieci, wiecie, tak jak wstawicie do środka, tak samo możecie je wystawić prosto do łazienki, do wanny bądź pod prysznic, ponacinać tylko tą folię, chwycić za 4 rogi, zwinąć, wyrzucić. Także, tak jak wspomniałam, jest to szybka opcja sprzątania. Można tak samo kawałek takiej folii, jeśli nie macie farb do szyb, można przykleić na oknie balkonowym i dzieci mogą sobie malować niby po oknach. A jak będzie ładna pogoda, można taką folię, tak samo jak obtaczaliście nogi od stołu bądź od krzeseł, można obtoczyć barierki od balkonu. Dzieci mogą sobie malować na świeżym powietrzu, czy barierki od tarasu. I tak jak mówię, jest to fajna opcja, bo... Dzień dobry, Marysiu. Jest to fajna opcja, bo tak jak mówię, folię spożywczą raczej w domach posiadamy. Jest ona... Folia, kochanie, jest ona bardzo wydajna. Tak, będziemy po niej malować. Jest ona bardzo wydajna, utrzymuje pisaki i farby. Dzieci mogą sobie zmazywać czymś nawilżonym w trakcie, jeżeli stwierdzą, że im się nie uda, a my rodzice w bardzo szybki sposób ją sprzątamy. A fajne jest też to, że ją jest dosyć ciężko rozerwać. Zwróćcie uwagę, ją cały czas ciągle się jeszcze nie rozerwała. Więc dzieciaczki nie powinny jej rozerwać... Nie powinny jej rozerwać na stole bądź na oknie, więc nie zniszczą nam powierzchni, która jest pod spodem. I jeszcze jedną fajną opcją, słuchajcie, jest to, aby obwinąć dzieciom rękę bądź nogę i dzieci mogą sobie pisakami na tej folii tworzyć na swoim ciele tatuaże, jeżeli tylko im na to pozwolicie. Tak? Folia. Słuchajcie, także taka jest nasza opcja i parę propozycji na wykorzystanie folii spożywczej. Jeśli chodzi o obcinanie folii, to oczywiście prosimy o pomoc osoby dorosłej, ponieważ folię też często jest bardzo ciężko przeciąć, prawda? Tak. Tak. Żegnamy się? Pa, pa. Pa, miłego poniedziałku!